Pewnego pięknego sierpniowego poranka przed zabytkową willą samorządu Druskiennik stanęła orkiestra i zaczęli gromadzić się goście oraz mieszkańcy tego znanego uzdrowiska. W centrum uwagi znalazła się para młodych ludzi na objuczonych motorach. Za chwilę mieli wyruszyć w podróż aż do Chin. Wszystko zaczęło się od książki, którą przeczytaliśmy w zeszłym roku na naszym wyjeździe motocyklowym. Stwierdziliśmy, że może warto spróbować taką historię po prostu powtórzyć, nagłośnić i może dojechać do Szanghaju. Przekalkulowaliśmy sobie też na szybko, że to właśnie 80. rocznica. Trzeba spróbować, może się uda. No i jesteśmy teraz tu, więc wygląda na to, że w jakiejś części w każdym bądź razie się udało. Historia pewnej wyprawy, która ożyła po 80 latach, dopiero niedawno została wydobyta na światło dzienne, dosłownie wyciągnięto ją spod łóżka. Chyba w czapie nie, ale ze sprawcami tego odkrycia spotkaliśmy się na wileńskim cmentarzu bernardyńskim, gdzie państwo twardowscy z Gdańska odnaleźli groby swoich przodków, o których przez lata wiedzieli tylko ze zdjęć w rodzinnym archiwum. Historia wypłynęła w ten sposób, że jak moja żona poszła na emeryturę, wyciągnęła z podłóżka walizę, w której były schowane rękopisy, wszystko. Maszynopis cioci Hali. Przeczytała to i powiedziała, że to jest bardzo interesująca książka i szkoda, że nie została wydana. A żeby żona mogła jechać z nim, to kupi koszyk. Znaleźć wydawcę pamiętnika nie było łatwo, ale historią Stacha i Haliny Bujakowskich zainteresowały się media. Wreszcie pamiątkami po nich zajął się znany miłośnik wypraw i pisarz Łukasz Wierzbicki. Zainteresowało się wydawnictwo z Warszawy, ale gdy zobaczyli zawartość tego kufra, gdy rozsypały się te zdjęcia, te wycinki, nie wiedzieli, czy da się z tego ułożyć książkę, czy da się zrekonstruować tę historię zawartą w całym tym bałaganie i zadzwonili do mnie, jako do, tak to odebrałem, specjalisty od rekonstrukcji zapomnianych historii retro, czy takich zapomnianych podróży. Pan Hubert wyjaśnił mi, że Halina to jego ciotka, która ze świeżo poślubionym małżonkiem w 1934 roku ruszyła w podróż poślubną do Chin. Oni sami wspominają, że postanowili wybrać najdalsze miejsce, w które da się zajechać. Spisane dzieje odważne wyprawy po latach trafiły wreszcie w ręce czytelników. Był to wielki sukces podróżnicy. Na podstawie zredagowanych pamiętników Łukasz Wierzbicki napisał także książkę dla dzieci. Z jej prezentacją dotarł nawet na Wileńszczyznę, w rodzinne strony Bujakowskich. Halina Korolec-Bujakowska pochodziła ze znanej wileńskiej rodziny, do której należała Willa Jasna w Druskiennikach. Stanisław Bujakowski był synem znanego lekarza zdrojowego. W jego domu rodzinnym dziś urzęduje mer i władze lokalne Druskiennik. Oni mieli wielki, wspaniały plan sporządzić kronikę takiej podróży. Czuli, że są pionierami na tym polu. Stach fotografował, Halina opisywała te wszystkie przygody. Rzeczywiście w trakcie podróży wiozła maszynę do pisania i pisała te reportaże, spisywała. Chcieli po powrocie do kraju wrócić z prawie gotową książką. Wrócili na chwilę przed wybuchem II wojny światowej i książki nie udało im się wydać. Mało tego, wojna rozdzieliła ich na 9 lat. Bujakowskim nie było jednak dane cieszyć się sławą podróżników i spokojnym życiem w rodzinnych Druskiennikach. Wojna, która zastała ich w Szanghaju i przed którą uciekli z Azji, przyszła także w ich strony. Halina uciekała z Szanghaju przed japońskimi bombami, przed atakiem Japończyków. Stanisław został dlatego, że chciał pisać, chciał relacjonować to, co się tam dzieje. Ona zaś uciekła, była w ciąży. Nie wiem, czy wiedziała w tym momencie, gdy wsiadała do pociągu, że jest w ciąży, ale okazało się już po przyjeździe do domu. Więc żeby urodzić syna w domu, bezpiecznie przyjechała do domu. On dołączył później, być może już po narodzinach Jaremy. Po kampanii wrześniowej Stach musiał przez Kowno i Szwecję uchodzić do Anglii, gdzie wstąpił do lotnictwa. Halina z małym Jaremą także musiała opuścić willę w Druskiennikach. Sowiecką, a potem niemiecką okupację spędziła w wiejskiej chacie. Bo jak przyszli Rosjanie,
to jako burżujów moją babcię wysiedlili o 40 czy o 50 kilometrów, był taki przepis od Druskiennik. W Łotjeziorze to była taka wieś, Jurka Malukiewicz był taki, też taki potężny Litwin. Głównie babci do pensjonatu dostarczał ryby, grzyby. No i jak nas wysiedlili, to babcia pojechała na wieś do niego właśnie. Odstąpił jej pokój w chałupie swojej. No ja tam krowy pasłem Malukiewicza. Kontakty się urwały. Halina nawet nie wiedziała, czy Stach żyje, ale wierzyła, że się odnajdą, nawet gdy musiała zostawić cały swój dobytek i ukochane Druskienniki. Dlatego transportem repatriacyjnym przyjechała do Gdańska, żeby być najbliżej morza, bo wiedziała, że on ma kontakty, z Anglią jest związany, bo tam się uczył na lotnika i w RAF-ie latał w czasie wojny. Bo przerzucał samoloty ze Stanów Zjednoczonych na wybrzeże Kości Słoniowej przez Saharę tam wtedy. W pamiętnikach matki Haliny znaleźliśmy taki romantyczny, wspaniały opis, jak to Halina wyszła do portu w dniu, kiedy pierwszy transport lotników przybył z Anglii, by wyglądać Stacha, czy jest gdzieś, czy z tej wojny wróci, trzymając 9-letniego synka za rękę. Synek ojca praktycznie nie widział, bo miał raptem kilka miesięcy, gdy ten wyjechał na wojnę. Podeszła do pierwszego marynarza, który schodził po trapie na pokład, z pokładu na brzeg. Pokazała mu zdjęcie Stacha, a ten wielkim splotem okoliczności powiedział tak. Znam go, to Stach. Stach jest w Londynie, czeka na was. Do Polski nie wróci, nie chce, boi się, majątek przepadł. Zaprasza was, ucieszy się, że jesteście cali i zdrowi. I Halina z synem poleciała do niego do Londynu. Stach już był w tym czasie w Kalkucie, bo tam dostał pracę w lotnictwie cywilnym. I 48 godzin lecieli z Londynu przez Maltę, Karachi do Kalkuty i tam spotkali się po 9 latach. Ten lot z Londynu do Kalkuty, to spotkanie po latach stało się dla mnie inspiracją do opowiedzenia tej historii dzieciom, to znaczy ukryłem w opowieści matce synkowi całą tę przygodę podróży motorem do Chin i wyobrażałem sobie, jak to musiało być, kiedy ona po 9 latach leci do tego męża. Ostatecznie Bujakowscy zostali w Indiach. Stanisław był jednym z pionierów komunikacji lotniczej w Himalajach. Jarema wyjechał na studia do Kalifornii, gdzie zakochał się w nartach i zapisał się w historii jako pierwszy reprezentant Indii, który wystartował na zimowych igrzyskach olimpijskich. Pamiątki z wyprawy pozostały jednak w Gdańsku. Przed wyjazdem Halina starała się je wydać, jednak opuściła Polskę z przekonaniem, że po wojennym kataklizmie nikogo już nie interesują. I marzyła, żeby tą książkę wydać. Jeździła do Warszawy, bo znała dobrze Tuwima i tam chciała przez czytelnik, żeby to wydać. Ale lata powojenne, jak to wiadomo, jak w Polsce czy na Litwie, czy gdzie indziej, to wszyscy myśleli, gdzie tu można kiełbasę kupić albo kawałek chleba, a nie podróże po Indiach. To było przecież marzonka. I nikt się tym nie interesował w ogóle. I to tak leżało. Dzieje wyprawy na koniec świata okazały się jednak inspirujące nawet po 80 latach. Bujakowscy nie sądzili, że aż tyle przyjdzie im czekać na następców. To był pionierski wyczyn. Oni sami mieli tego świadomość, o czym świadczy chociażby fakt, że Stach z niezwykłą starannością i sumiennością relacjonował później w formie poradnika, jak przygotować się do podobnej wyprawy, co wziąć na taką wyprawę, a co ci się nie przyda, gdzie będziesz potrzebował wizy, ile zapłacisz za benzynę. Mieli świadomość, że przetarli pewien szlak i być może inni pójdą za nimi. Nie poszli, bo wybuchła wojna, ale to były te lata takiego trampingu, który był bardzo modny. Zaczęliśmy od wysyłania wiadomości do Łukasza Wierzbickiego, autora książki, żeby zobaczyć, jak on zareaguje na nasz pomysł. No i zareagował rewelacyjnie, tak czego się nie spodziewaliśmy. Odpisał nam, że czekał na naszego maila od 2 lat. I to po spotkaniu z nim dopiero jakby potwierdziło się w naszych głowach przekonanie, że okej, warto to zrobić.
Dokładne powtórzenie wyprawy okazało się jednak niemożliwe. Z przejazdu przez Chiny i Birmę młodzi motocykliści z Poznania musieli zrezygnować, przynajmniej czasowo. No nie udało się na tyle zainteresować może potencjalnego sponsora, żeby pokrył jakieś koszty dojazdu do Szanghaju. Skupiliśmy się na tym, żeby przygotować wyjazd do granicy z Chinami, ale żeby ten cel, który gdzieś tam w głowach jest cały czas, czyli granica chińska, żeby tam dojechać i no spróbujemy dopchnąć tam te motocykle. Straca wynosi 15 tysięcy kilometrów, miało być 20 parę wstępnie. Planujemy jechać południem Europy, przez Turcję, do granicy z Iranem. Tam pożegnamy państwa bujakowskich, już pojedziemy na północ. Gruzja, Rosja, Kazachstan, Kirgistan. I w Kirgistanie, w Pamirze powitamy Chiny, pomachamy z zagranicy, bo niestety tylko tyle możemy zrobić w tym roku. Mamy nadzieję, że jak dojedziemy do granicy, to może się stanie jakiś cud i nagle granice się otworzą chińskie i uda nam się wjechać. No i prawdopodobnie nam się w tym roku nie uda, ale będziemy próbowali w następnych latach jakby dokończyć. Teraz między sobą mówimy, że jest to pierwszy etap, a w dalszych latach będziemy próbowali i te Chiny zdobyć. I bardzo nam zależy na Birmie, gdzie państwo bujakowscy spędzili pół roku, także to jest nasze największe marzenie, Birma i Chiny. Z poprzednikami Asię i Daniela łączy jednak najważniejsze – pasja podróży oraz fakt, że od pół roku także są małżeństwem. Co było najpierw, decyzja o ślubie czy o podróży? Najpierw o podróży, później o ślubie, ale ślub nie był jakby celem dlatego, że jest podróż poślubna, tylko po prostu chcieliśmy już mieć to za sobą. Ja jeżdżę na motocyklu już od, nie wiem, 5, może 7 lat. A Daniel zaczął tak naprawdę w zeszłym roku, także razem jeździmy faktycznie od trochę ponad roku. Nie byliśmy w tamtej części świata, więc dla nas też jest to podróż w nieznane. No i u państwa bujakowskich niesamowite jest to, że to było 80 lat temu, oni byli zupełnie kimś wyjątkowym. My oczywiście tak się nie czujemy, bo dużo ludzi w tamtych kierunkach jeździ i dużo informacji w internecie i gdzieś tam w książkach znaleźliśmy, ale jednak jest to podróż w nieznane i po prostu poszukiwanie przygody. Decyzja o starcie właśnie z Druskiennik pomogła upowszechnić wiedzę o wyprawie bujakowskich także na Litwie. W ich rodzinnych stronach nikt już nie pamiętał wyczynu sprzed lat, ale z inicjatywy miejscowych zapaleńców udało się zorganizować nawet uroczyste pożegnanie z udziałem najwyższych władz. Miło nam, że pamięć o tym, co się działo przed laty w Druskiennikach, trwa i jest pielęgnowana. Dziś powracają dzieje dwóch młodych ludzi, którzy właśnie stąd wyruszyli na wyprawę swego życia. Cieszę się, że po 80 latach znaleźli się ich następcy, którzy postanowili oddać hołd swoim poprzednikom, powtarzając ich wyprawę. Sprawdzałem u źródeł, to znaczy w takich najbardziej fachowych, jakie tylko są fachowe, motorowe, portale informacyjne amerykańskie. Były bodajże 3 albo 4 wyprawy motocyklowe na przełaj przez Azję, z zachodu na wschód przed nimi, ale nie było wśród żadnych z tych motocyklistów kobiety. To był Amerykanin, to był jakiś dwóch Węgrów, to był jakiś Duńczyk. Także Stach nie był pierwszym facetem, który przejechał motocyklem Azję, ale Halina była bez wątpienia pierwszą dziewczyną. Czekają różne niespodzianki. Życzymy z całego serca, żeby oni byli wspaniale, dobre ludzie, dobrego serca, które by wam w podróży zawsze pomagali. Niech Pan Bóg was zawsze miał w swojej opiece. Fajnie, tutaj zostaliśmy przyjęci, w ogóle nie spodziewaliśmy się takiego przyjęcia. Jak wjeżdżaliśmy do miasta, to były osoby, które nam machały flagami. Na samej granicy też motocykliści nas powitali tutaj z miejscowego koła turystycznego, także rewelacja. To jest najfajniejsze chyba w tym, że jedziemy. Właściwie nie to, że my jedziemy, tylko że ta historia wróciła, że tyle osób o tym usłyszało i znowu to się dzieje. To jest fajne.
Już na starcie skibińscy musieli zrobić drobną, ale symboliczną korektę szlaku Bujakowskich. Z Druskiennik do Warszawy ruszyli nie na wprost przez Grodno, jak przed 80 laty, ale przez polsko-litewskie wewnątrzunijne przejście w Ogrodnikach. Pozwoliło to zaoszczędzić na wizach tranzytowych przez Białoruś.